Cieszyński ZBM planuje budowę budynku handlowo-usługowego, który miałby się mieścić na niezagospodarowanej działce naprzeciw gmachu Sądu Rejonowego. O szczegółach inwestycji mówiła dziś burmistrz Gabriela Staszkiewicz. To będzie taka mała, bym powiedziała, architektura, nie wiem, tam chyba jest 7 pomieszczeń. W tym toaleta również. Ma tam być mały, w przyszłości ma tam być również mały punkt gastronomiczny, który w pobliżu jakby naszego sądu rejonowego jest takim miejscem ze wszechmiar pożądanym, bo osoby czekające nawet na załatwienie różnych kwestii w sądzie wnioskowało to, że tak naprawdę nie ma gdzie usiąść nawet z tym, poczekać, bo tam oprócz tych naszych dwóch wiat przystankowych jest tylko kilka miejsc na ławeczkach, natomiast to są tam te małe pomieszczenia wielkości prawie kiosku. I ta cała przestrzeń, która została jakiś czas temu już wysprzątana, teraz ten mur częściowo zostanie zachowany, częściowo będzie to taki podjazd pod te pomieszczenia, pod te małe punkty usługowe, coś takiego. To nie będzie przestrzeń, która ma zachęcać kierowców, to ma być znowu przestrzeń taka, która pozwoli tej rzeszy osób, która korzysta z komunikacji miejskiej i powiatowej, i żeby na jakiś moment mogła przyczekać, nie wiem, kupić coś do jedzenia. Myślę, że patrząc na to, ile mamy lokali użytkowych w mieście, jest nadal potrzeba i mieszkańcy, przedsiębiorcy chętnie te lokale od nas wynajmują, więc jakby nie ma tutaj, jest to dodatkowe miejsce, które mogłoby powstać i w mieście jakby uatrakcyjnić tą przestrzeń.